Serdecznie witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kilku odcinków miniserii na temat pieśni nad pieśniami. Obok krótkiego wstępu będą kolejne odcinki dotyczące czwartego rozdziału tej niesamowitej, niesłychanie erotycznej księgi. Zapraszam, ksiądz Dariusz Iwański. Miłość, tak jak pokazuje ją. Księga pieśni nad pieśniami jest pewnego rodzaju odstępstwem od reguły. Bo starożytni, zwłaszcza starożytni Izraelici, nie znali miłości takiej romantycznej, takiej, właśnie jakiejś romantyczne powiewy ducha, jakieś motyle w brzuchu, jakieś takie rzeczy. Raczej, jeśli tak było, to były to pewne odstępstwa od reguły. Miłość sytuowano w kontekście małżeństwa. Ludzie pobierali się. Tak naprawdę pobierały się rodziny, które za nimi stały. Mówiłem Państwu o tym, że to się dokonuje po dzień dzisiejszy w taki sam sposób, wśród na przykład ludności arabskiej Bliskiego Wschodu, ale nie tylko Bliski Wschód, bo i Afryka i, i Daleki Wschód tam ciągle jeszcze są takie zwyczaje, to my jesteśmy tacy wyemancypowani, że to ludzie dobierają się w pary tak, jak im się podoba. Wyjadą sobie na przykład na studia do wielkiego miasta. No i już e, wrócą na przykład z tym wybrankiem czy z wybranką do domu i tak dalej i tak dalej. No tak to nie działało w starożytności. Miłość była rozumiana najpierw w tym pierwotnym, w tej pierwotnej osło, odsłonie jako lojalność. Czyli kto ślubował, czy deklarował miłość, ten najpierw deklarował lojalność, sprzyjanie tej drugiej stronie. Jeśli budziły się jakieś takie bardzo żarliwe uczucia, to bardzo często już w samym małżeństwie. Natomiast no, z racji kultury, z racji wychowania było raczej trudne, żeby młodzi ludzie, gdzieś, nie wiem, spotykali się w parku na osobności, albo gdzieś jeszcze, żeby w domu siedzieli sobie gdzieś samotnie, we dwoje, tylko to raczej było niedopuszczalne w tym kodzie kulturowym nie było miejsca na takie zachowania. Gdy chodzi o małżeństwo, to ono było zawierane jakby dwuetapowo. Najpierw mężczyzna wraz ze swoimi rodzicami młodym człowiek który właśnie miał być tym panem młodym wraz ze swoimi rodzicami szedł do domu panny młodej albo szli sami rodzice i tam rodzice jednej i drugiej strony ustalali pewne zasady jeśli obie strony zgodziły się co do tego że ten i ta powinni się pobrać to spisywano kontrakt ślubny i właściwie on był początkiem małżeństwa Ktoś w naszych czasach mógłby to porównać, a to ja wiem, to zaręczyny takie. Nie do końca. Wątek zaręczyn właściwie był bardzo ograniczony. Zaręczyny to jest taki troszeczkę taka, taka nasza kultura. Natomiast tam, w momencie, kiedy ktoś decydował się na ślub, to rzeczywiście w momencie podpisania pewnej umowy dotyczącej wspólnego życia tych dwojga, już była, byli oni mężem i żoną, ale był jeszcze pewien dystans czasowy, który powinien był nastąpić, żeby oni mogli razem wieść życie jako mąż i żona. Czasem chodziło o to, że tego związku małżeńskiego, to, to zawarcie jego było w bardzo wczesnym etapie życia, na przykład panny młodej, ona mogła mieć 9 lat, 10, już była żoną, prawda? No więc wiadomo, że takie dziecko jeszcze no, no nawet... Fizycznie i fizjologicznie, także gdy chodzi o rozwój mentalny, nie byłoby w stanie podołać wyzwaniom, które wiążą się z podjęciem obowiązków małżeńskich. Więc trzeba było może jeszcze parę lat poczekać. Ale na ogół, kiedy już powiedzmy, że oboje młodzi byli w takim wieku goto gotowym do podjęcia obowiązków małżeńskich, to od momentu zawarcia małżeństwa, w takiej formule, że tam jakieś rodziny, przedstawiciele rodzin coś podpisują, to oni jeszcze mieli mniej więcej około roku. Mówi się, że około roku czasu musieli jeszcze poczekać na to wspólne zamieszkanie. I wtedy pan młody szedł sobie do swoich rodziców i tam czekał na sygnał od swojego ojca, który musiał przygotować to domostwo, w którym i tak już mieszkało sporo domowników. Musiał je przygotować, być może rozbudować, może coś dobudować. Jaką, o jakąś izbę, żeby to nowe, młode małżeństwo mogło tam zamieszkać. Nie było zwyczaju, żeby młodzi zamieszkali sobie gdzieś indziej, gdzieś poszli, nie wiem, tam gdzieś sobie na peryferiach tego miasta, zbudowali sobie swoją chatkę i tam szczęśliwie mieszkali. Nie, to nie było zwyczajem tej kultury. Oni mieszkali na tak zwanej, przepraszam za słowo, przysłowiowej kupie, to znaczy razem z innymi członkami jego rodziny. Panna młoda była brana do domu swojego męża, ale dopiero, kiedy upłynął czas, co do którego długości no, decyzja była w rękach ojca pana młodego. Kiedy on powiedział, synu, mieszkanie jest przygotowane, idź po swoją żonę. Wtedy on szedł i przyprowadzał swoją żonę do domu, i od tego momentu zaczynało się ich wspólne zamieszkiwanie, wspólne życie, ale tak naprawdę jeszcze było wesele. W czasie wesela, kiedy inni goście oddawali się biesiadzie, to państwo młodzi szli do tak zwanej komnaty weselnej, gdzie nastąpiło skonsumowanie związku małżeńskiego. To znaczy współżycie seksualne oczywiście. I zasadą było również, że przyjaciel pana młodego, taki jego świadek w naszych realiach, to byłoby taki świadek, przyjacielo, ten świadek miał pilnować pod drzwiami tej komnaty małżeńskiej, i kiedy z wnętrza rozległ się głos, że oto zostało skonsumowane małżeństwo w Izraelu, wówczas on biegł do reszty gości, żeby im to oznajmić. No, i był to pretekst do wychylenia kolejnego kielicha wina, być może. Ten komunikat z wnętrza był. Nam się to może nie mieścić w głowie. Ktoś pod drzwiami podsłuchuje. Ale nawet nie podsłuchuje, tylko nasłuchuje, kiedy ten komunikat pan młody wyda. To znaczy, kiedy ta, ten właściwy moment dokończenia aktu seksualnego miał miejsce, nastąpił tam wewnątrz tej, tego pokoju ślubnego. Innymi słowy, kiedy zostaje dopełnione małżeństwo. No i wreszcie no, życie we dwoje. Kiedy umierał on. Brat pana tego męża musiał zabrać, wziąć kobietę za żonę, swoją bratową. Jeśli nie chciał tego robić, kolejny brat, jeśli żaden z nich, wówczas była ona, otrzymywała status wdowy. Jeśli natomiast mężczyzna znalazł w niej coś, jak mówi prawodawca, coś ohydnego, no to pisał list rozwodowy, dawał jej umówioną w czasie pierwszej fazy zawierania małżeństwa, dawał jej jakąś Gratyfikacje, sumę pieniędzy, coś takiego, na co się zgodzili, i odsyłał do domu, do taty. Co było oczywiście no, hańbiące dla kobiety, to już nie trzeba mówić. Proszę Państwa, mówiliśmy o tych zwyczajach ślubnych, mówiliśmy o, o tym, jak różne to były rzeczy, ale generalnie wracam do punktu wyjścia, że miłość dla starożytnych no, nie była takim romantycznym powiewem ducha. Była raczej pewnego rodzaju postawą, pewnego rodzaju zobowiązaniem do wierności, do lojalności, do sprzyjania sobie. Z tego mogły się oczywiście rodzić bardzo namiętne uczucia, ale już później generalnie w małżeństwie, bo wcześniej nawet nie było na to czasu. W tym okresie pomiędzy zawarciem związku małżeńskiego, a faktycznym weselem i skonsumowaniem go miał mniej więcej rok, w którym oni nie mogli za bardzo się ze sobą nawet spotykać na osobności. Już nie mówiąc o tym, że współżyć ze sobą. W tym czasie podobno młody musiał udowodnić ojcu tej kobiety, że no jest zaradny życiowo, że poradzi sobie z różnymi wyzwaniami, że będzie w stanie utrzymać rodzinę, swoją żonę i, i dzieci. To było bardzo ważne. No i musiał robić po prostu przez cały ten rok dobre wrażenie na swoim teściu. Potem no to już poroza życia, prawda? Kiedy już ją zabrał do siebie. Dobrze, proszę Państwa, ale mówiliśmy o tym, że Pieśń nad Pieśniami jest najbardziej erotyczną księgą i ona zrywa z pewnym takim tradycyjnym myśleniem, właśnie także hebrajskim myśleniem o miłości jako takiej właśnie postawie. Ona pokazuje miłość w całej odsłonie, całej krasie tych mm, zmysłowych doznań, co było nie do przyjęcia dla wielu Takich przedstawicieli dość ortodoksyjnych nurtu judaizmu z początku epoki chrześcijańskiej. Oni nie wiedzieli, czy to można, wypada to włączyć do kanonu, czy nie wypada, jak to w ogóle wszystko ma wyglądać. Ostatecznie księga ta została w kanonie i no jest ciągłe, ciągłym źródłem inspiracji, chociaż na kilkanaście wieków ją trochę odseksualniono. Ta księga, ostatecznie w naszych czasach, chwała Bogu zostało na nią rzucone to pierwotne światło, które miało jej towarzyszyć nieodłącznie. Myślę tutaj o tym właśnie opiewaniu piękna fizyczności, tej zmysłowości, która towarzyszy miłości ostatecznie mającej przerodzić się w związek na całe życie.